Ej, w naszych komentarzach Radia Tok FM, Euro, o Conchita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra chcemy powiedzieć bardzo dużo. Jak to mówi się w międzyczasie, chociaż ja jako ta informacja turystyczna i informacja wyrazowa wielokrotnie powtarzałam, już teraz specjalnie się tym nie zajmuję, bo weszłam na antenę, że nie mówi się w międzyczasie i nie pisze się w międzyczasie, no ale niestety Warszawa lubi kicz. W Warszawie sztuki nie ma, czy wielkiej sztuki w Warszawie nie ma. Warszawa lubi kicz. Dzisiaj będziemy u Wojciecha Fibaka na wernisażu o godzinie 18. No to skoro Warszawa lubi kicz, to przyjęło się w międzyczasie. Przypominam, że w międzyczasie jest formą niepoprawną i nielogiczną nade wszystko. Dobrze. Tak, jeszcze reklamy, teraz więcej reklam nadaje Radio Polskie 24. Także proszę Państwa, krętactwo na całego wójta ogromnej wiochy. Ogromnej wiochy, proszę Państwa, którą jest Warszawa. Głupio chytra, najmądrzejsza. Warszawa musi być największa. Warszawa musi mieć największą scenę na świecie. Najwięcej głupoty, najwięcej salcesonizmu, najwięcej chytrości. Afera dzika reprywatyzacyjna. Oczyszczacze kamienic, proszę Państwa. Skandale, tutaj też z panią wiceprezes spółdzielni Sław, która o niczym nie wie, że tu jakieś bolce i druty były wkładane do mieszkań, bo ona zorientowała się, że tylko może podać sprawę do sądu i tu nikt po śmierci Janka Macieja Witka nie może wejść, no bo to mieszkanie prywatne. Jeszcze są reklamy tutaj na antenie Polskiego Radia 24, co wynika z chciwości, z pazerności, z chęci szybkiego dorobienia się, zarobienia. Dajmy ciut informacji, to co dzisiaj, czy więcej osób już w ratuszu aresztowano w sprawie aferze dzikiej, dziki naród, dziki koń. Warszawa jest jak dziki koń. 3-milionowa, największa wiocha na świecie, największa metropol, dziki koń. Warszawa, największa metropol, dziki koń. Warszawa. Zapraszamy do słuchania radia Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Strategia niezależności energetycznej to jeden z priorytetów rządu, oświadczyła premier Beata Szydło. Chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasze własne źródła. Ruch Kukiz 15 przedstawi projekt dotyczący zniesienia progu przy referendum odwoławczym, bo jest to ważniejsze od zapowiadanej przez rząd dwukadencyjności władz samorządowych, poinformował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Dużo ważniejsze jest to, żeby obywatele mieli prawo odwołać swojego wójta, burmistrza, prezydenta. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia jego kraju do NATO. Polityk mówił o tym w wywiadzie dla niemieckiej gazety Berliner Morgenpost. W rozmowie z gazetą Poroszenko stwierdził, że w sprawie członkostwa w NATO kluczowa jest wola ukraińskiego społeczeństwa. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier Beata Szydło podkreśliła, że w realizowanym przez rząd planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju szczególnie ważne jest odbudowanie polskiego przemysłu. Premier Beata Szydło wzięła udział w otwarciu nowo powstałego bloku w elektrociepłowni Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim. Beata Szydło podkreśliła, że odbudowa przemysłu wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Gospodarka oparta o nowoczesne technologie. Dzisiaj jesteśmy w obiekcie, który służy energetyce, ale przecież energetyka to również powiązanie z górnictwem, z węglem, to gaz i to w dużym, szerokim wymiarze bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasze własne źródła. Premier dodała, że efektem realizacji rządowego planu jest nowoczesna ciepłownia. Beata Szydło zapewniła, że w najbliższych miesiącach pojawi się więcej tak nowoczesnych miejsc.
Ruch Kukiz 15 przedstawi projekt dotyczący zniesienia progu przy referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, poinformował na antenie radiowej Trójki wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Ostatnio dyskutuje się o ordynacji samorządowej. Dużo ważniejsze jest to, żeby obywatele mieli prawo odwołać swojego wójta, burmistrza, prezydenta, a w tym momencie mamy zaporowy próg 3/5 tych, którzy głosowali. Przedstawimy taki projekt za zniesieniem progu frekwencyjnego przy referendum. Obecnie warunkiem ważności referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest udział co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborze danego polityka. Stanisław Tyszka ocenił, że zniesienie tego progu zachęciłoby obywateli do większej aktywności politycznej. Wicemarszałek Sejmu dodał, że ruch Kukiz 15 chce zachować obowiązujący wymóg, który należy spełnić, by przeprowadzić referendum. Chodzi o zebranie podpisów co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do wybierania danego organu. Politolog z Uczelni Łazarskiego Michał Kuś powiedział w Polskim Radiu 24, że propozycja zniesienia progu przy referendum odwoławczym budzi poważne wątpliwości. Należy też myśleć nie tylko o tym, jak będzie działało prawo w warunkach idealnych, ale o tym, jakie są możliwe patologie. Oczywistą patologią takiego typu przeprowadzenia referendum jest to, że w dużym mieście można przeprowadzić referendum po cichu, specjalnie go nie nagłaśniać i naprawdę wtedy miasto może się stać zakładnikiem małej, dobrze zorganizowanej grupy, która będzie w stanie włodarzy tego miasta odsunąć od władzy, niekoniecznie zgodnie z wolą mieszkańców. Rozmowa jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Zbigniew Ziobro przekonuje, że od reformy Krajowej Rady Sądownictwa zależy, czy powiedzie się na prawo polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak mówił minister sprawiedliwości w radiowej jedynce, obecnie funkcjonująca rada stoi na straży egoistycznych interesów środowiska sędziowskiego. Minister i prokurator generalny powiedział, że rozwiązaniem jest wybór sędziów tego gremium przez parlament, co zostało zapisane w ministerialnym projekcie reformy Rady. Sędziowie, którzy znajdą się w tej Krajowej Radzie Sądownictwa, będą mieli mandat demokratyczny, a nie będą wybierani w ramach korporacyjnej kooptacji, jak mieliby związek zawodowy przez samych sędziów. I to nie tylko establishment tych sędziów, taką spółdzielnię sędziowską, bo sami sędziowie nazywają, bo to się źle kończy, bo oni zamiatają sprawy pod dywan, podejmują bardzo niejasne decyzje. W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa minister sprawiedliwości proponuje m.in. jej podział na dwa zgromadzenia. W pierwszym zasiadaliby prezesi sądów Najwyższego i Administracyjnego oraz minister sprawiedliwości i 6 przedstawicieli parlamentu. W drugim zgromadzeniu zasiadałoby 15 sędziów różnych szczebli sądownictwa wybieranych przez parlament, a rekomendowanych przez środowiska sędziowskie. Ustawa przewiduje też wygaszenie kadencji obecnych sędziów członków KRS. Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie odniosła się do planowanych zmian, uznając projekt za niekonstytucyjny i prowadzący do jej upolitycznienia. Podobną opinię wyraził Sąd Najwyższy. Wnioski prokuratury o areszt tymczasowy dla podejrzanych o wyłudzenia VAT-u oraz wymuszenia rozpatruje szczeciński sąd. Dostał już także wnioski o areszt dla Słowika, Wańki i Parasola, szefów tzw. grupy Pruszkowskiej, których przedwczoraj zatrzymali funkcjonariusze CBŚ. W sumie zarzuty usłyszało 14 osób. Są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT-u, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Część z nich to członkowie tzw. starej mafii pruszkowskiej. Popełniali te przestępstwa po odbyciu wieloletnich kar i wyjściu na wolność. Śledztwo przeciwko nim prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Nie wiadomo, czy sąd rozpatrzy dziś wszystkie wnioski o areszt. Ma na to dobę od otrzymania wniosków. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Ubiegły rok był najlepszy dla polskiej branży motoryzacyjnej od 16 lat. Z raportu firmy doradczej KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w minionym roku zarejestrowano ponad 416 tysięcy nowych samochodów, blisko 60 tysięcy aut dostawczych, prawie 27 tysięcy ciężarowych, około 26 tysięcy motocykli, a także 23 tysiące 900 motorowerów i 2 tysiące autobusów. W ubiegłym roku w fabrykach w Polsce produkowano prawie 682 tysiące pojazdów, czyli o 3,2% więcej niż w 2015 roku. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w naszym kraju czwarty rok z rzędu rośnie sprzedaż samochodów osobowych, a drugi rok z rzędu rośnie popyt na auta w Unii Europejskiej. A to
przełożyło się na wzrost produkcji w fabrykach ulokowanych w naszym kraju. Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku sprzedaliśmy za granicę produkty motoryzacyjne o wartości zbliżonej do 23 miliardów euro. Największy udział w eksporcie mają wciąż podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej zgodni we wszystkich zasadniczych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. W Niepołomicach odbyła się narada szefów MON Grupy V4. Na koniec rozmów podpisano wspólną deklarację, poinformował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON powiedział, że wśród najważniejszych zagadnień, jakie omówiono, była obecność wojsk USA w Polsce, przyszłość Wyszehradzkiej Grupy Bojowej oraz działania Unii Europejskiej z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o konstrukcję grupy bojowej wyszehradzkiej, która zacznie swój dyżur w roku 2019, ustaliliśmy jej strukturę, działanie, a także zleciliśmy sztabom generalnym ustalenie szczegółowej struktury. Minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że członkowie Grupy Wyszehradzkiej są zgodni, że działania dotyczące bezpieczeństwa, a podejmowane w ramach Unii, nie powinny wchodzić w kompetencje NATO i nie powinny dublować się z decyzjami sojuszu. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia jego kraju do NATO. Polityk mówił o tym w wywiadzie dla niemieckiej gazety Berliner Morgenpost. W rozmowie z gazetą Poroszenko stwierdził, że w sprawie członkostwa w NATO kluczowa jest wola ukraińskiego społeczeństwa. Jak zauważył, coraz więcej Ukraińców życzy sobie przystąpienia ich kraju do paktu. 4 lata temu było to zaledwie 16% pytanych, obecnie ponad 50%. Poroszenko powiedział, że jako prezydent kieruje się wolą swojego narodu, dlatego przeprowadzi referendum w sprawie członkostwa kraju w NATO. Jeżeli Ukraińcy powiedzą w nim tak, to będzie robił wszystko, aby Ukraina stała się członkiem sojuszu. W rozmowie Poroszenko dodawał, że NATO jest niezastąpione, bo jest jedyną działającą organizacją wspólnego bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent zaznaczył, że osłabianie współpracy transatlantyckiej byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W ostrzeliwanej przez separatystów od niedzieli Awdijivce na wschodzie Ukrainy wciąż nie ma prądu. Miejscowe władze liczą straty dokonane przez artylerię wspieranych przez Rosję bojówkarzy. Wciąż nie udało się też wprowadzić częściowego zawieszenia broni. Zawieszenie broni miało obowiązywać w jednym z sektorów od rana. Powinno to było umożliwić ekipie remontowej naprawę linii energetycznej zerwanej w wyniku ostrzałów. Jednak mimo umowy o częściowym przerwaniu ognia technicy zostali ostrzelani przez separatystów. Miasto pozostaje pozbawione prądu. Policja obwodu donieckiego podała podsumowanie strat w mieście wywołanych ostrzałami. W Awdijivce od pocisków i rakiet separatystów od niedzieli uszkodzeniu uległo 78 budynków. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba cywilna, a 8 zostało rannych. Jedynie w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków separatystów poległo 2 ukraińskich żołnierzy, a 20 zostało rannych. W sprawie ataków na Awdijivkę głos zabrało przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie. Unijny ambasador Hugh Mingarelli wyraził skrajne zaniepokojenie sytuacją. Zaapelował do wszystkich stron konfliktu, aby te respektowały zawieszenie broni, wycofały uzbrojenie i wpuściły obserwatorów OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii. Europosłowie przyjęli raport w tej sprawie na sesji plenarnej w Brukseli. Za było 553 deputowanych, przeciwko 66, a 28 wstrzymało się od głosu. To kluczowa decyzja, bo kończy wieloletnie starania gruzińskich władz, choć jeszcze kilka proceduralnych kwestii musi być sfinalizowanych. Optymiści mówią, że Gruzini, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz jeszcze w marcu, ale pojawiają się też głosy, że może to być początek kwietnia. Europarlament musi jeszcze bowiem m.in. zatwierdzić w kolejnym głosowaniu tzw. hamulec bezpieczeństwa, pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, nagłego wzrostu liczby wniosków o azyl i masowego napływu Gruzinów do wspólnoty. Domagały się tego m.in. Francja i Niemcy. Te same zastrzeżenia dotyczyły negocjowanej umowy o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy. Rozmowy cały czas trwają. Pozytywna decyzja spodziewana jest dopiero za kilka miesięcy. Szacuje się, że po zakończeniu wszystkich procedur Ukraińcy mogliby wjeżdżać do Unii bez wiz mniej więcej w połowie tego roku. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Sport.
W studiu jest Henryk Urbaś z Naczelnej Redakcji Sportowej. Dzień dobry. To dzień bez medalowych sukcesów naszych sportowców, studentów na odbywającej się w Kazachstanie zimowej uniwersjadzie. Najwyższa dziś regata biało-czerwonych to czwarte miejsce Dominiki Wolskiej w snowboardowym krosie. Do medalu zabrakło Polsce bardzo niewiele. Bardzo się cieszę, bo to mój debiut. Na starcie bardzo trzęsły mi się ręce. Trener Marcin Sitarz bardzo mnie wspierał, mógłby być psychologiem. Długa, wymagająca trasa. Jeszcze po takiej długiej nie jeździłam, ale super, też trening, dobra zabawa, wspaniała atmosfera. Na koncie naszej uniwersjadowej ekipy pozostaje wciąż 7 medali. Impreza zakończy się w środę. Zwycięstwem niemieckiego kolarza Johna Degenkolba zakończył się dzisiejszy trzeci etap wyścigu Dubai Tour. Najlepszy z polskich zawodników Karol Domagalski był na mecie 21, ale z identycznym czasem, jaki uzyskał etapowy zwycięzca. W łącznej klasyfikacji liderem wyścigu jest rodak dzisiejszego triumfatora Marcel Kittel. Domagalski, tracący do niego 20 sekund, jest 39, zaś Michał Gołaś z minutową stratą zajmuje 70. lokatę. Wyścig potrwa do soboty. Najbliższa minuta o lekkoatletyce i to w kontekście reperkusji dopingowego procederu w sporcie rosyjskim. Mówi mój redakcyjny kolega Rafał Bała. Od 16 miesięcy rosyjscy lekkoatleci mogą startować tylko w krajowych, nieoficjalnych zawodach, a ich wyniki nie są uwzględniane przez Europejską i Światową Federację. Można szukać ich na listach startowych mistrzostw globu czy kontynentu. Wyjątkiem podczas igrzysk Rio była skoczkini Daria Kiszyna, która od pewnego czasu mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych, oraz Julia Stepanowa, którą dopuszczono do startu w mistrzostwach Europy tylko dlatego, że opowiedziała zachodnim mediom o oszustwach dopingowych dokonywanych za przyzwoleniem państwa w Federacji Rosyjskiej. Dyskwalifikacja nałożona na tamtejszy związek przez JAW wykańcza rosyjską lekkoatletykę. Dlatego Rosjanie urażoną dumę odłożyli na bok i poprosili o zezwolenie na starty pod neutralną flagą 31 swoim gwiazdom. W tej grupie są tylko osoby, które przynajmniej oficjalnie nigdy nie miały do czynienia z dopingiem. Mistrz olimpijski w skoku wzwyż Iwan Ukow czy mistrz świata w biegu na 110 metrów przez płotki Siergiej Szubenkow. Liczą na to, że JAW podejmie korzystną dla nich decyzję do końca lutego, by mogli wystartować w halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie. Szanse mają jednak niewielkie. I jeszcze coś wokoło olimpijskiego. Gospodarze najbliższych letnich igrzysk za 3,5 roku w Tokio zaapelowali do rodaków o przekazanie komitetowi organizacyjnemu przestarzałego i od dawna nieużywanego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, kamer czy aparatów fotograficznych. Tego pewnie w japońskich domach nie brakuje. Zamierzają w ten sposób pozyskać metale, które zostaną wykorzystane przy produkcji olimpijskich i paraolimpijskich medali. Jak podano w oficjalnym komunikacie, inicjatywa ma sprawić, że przygotowaniami do imprezy w roku 2020 żyć będą wszyscy mieszkańcy Japonii, a ponadto jest ona zgodna z regułami agendy 2020 MKOL, zakładającymi m.in. działania nienaruszające równowagi ekologicznej. Organizatorzy liczą, że dzięki ogólnokrajowej zbiórce uda się odzyskać nawet do 8 ton metali, w tym na przykład 40 kg złota. Po odpowiednim przetworzeniu ma to dać 2 tony docelowego materiału, co umożliwi wykonać 5 tysięcy medali dla olimpijczyków i paraolimpijczyków już wkrótce w placówkach największego w kraju operatora telefonii komórkowej oraz w wielu biurach. Mają się pojawić specjalnie oznakowane pojemniki, do których można będzie wrzucać zużyty sprzęt. Przypomnę, że także Vancouver i Rio de Janeiro do produkcji olimpijskich trofeów wykorzystywano surowce ze cyklingu. Prognoza pogody. Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, opady śniegu i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na zachodzie oraz do 5 stopni na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi Q2 Quattro. Dostępnym z ratą od 1350 zł netto miesięcznie. I bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowa aparat na zęby. No co ty? Tak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł. Po zabiegu dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1 ml. Roztworu zawiera 74 mg diklofenaku. Wskazania leczenia objawowe stanu zapalnych błąd śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania nadwrażliwe na substancje czynne.
każde leki właściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł! To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. 17 minut po godzinie 15 słuchają państwo Polskiego Radia 24. W czwartek jest drugi dzień lutego. Jakub Kukla, witam i zapraszam. Polskie Radio 24. Gorący temat. Warszawski sąd przyznał ponad 260 tysięcy złotych zadośćuczynienia Ryszardowi Boguckiemu. W 2003 roku gangster trafił do aresztu w związku z zarzutem nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały. Przebywał w nim do kwietnia 2012 roku. Rok później został uniewinniony. Bogucki domagał się 9 milionów złotych zadośćuczynienia za to, że przesiedział ponad 9 lat ze statusem więźnia niebezpiecznego. Przy naszym telefonie Krzysztof Wójcik, dziennikarz śledczy Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcąc nie chcąc, wracamy do sprawy sprzed prawie 20 lat. Zabójstwo generała Marka Papały, sprawa, która do dzisiaj cały czas właściwie nie została wyjaśniona. To zgadza się, jakby nawet powiedzmy to, co aktualnie się toczy, jeszcze postępowanie prowadzone przez łódzką prokuraturę, też nie wyjaśniło sprawy, tylko chciałbym wrócić jeżeli do tej sprawy Boguckiego, za co on teraz otrzymał to zadośćuczynienie. Ta sprawa od początku jakby budziła duże kontrowersje, powiedzmy, i była oparta o bardzo wątłe dowody tak naprawdę, bo opierał się na pomówieniu Artura Zwiryjskiego, pseudonim Iwan, takiego bandyty z Trójmiasta, który de facto sławę uzyskał dopiero gdy został aresztowany i zakratkany. Przed aresztowaniem był też informatorem policji. Osoba, która już jakby znała sprawę klubu płatnych zabójców, gdzie występował Zirejewski, no to tam nie było żadnych podstaw ku temu, żeby tym opowieściom Zirejewskiego wierzyć i w oparciu o te opowieści stawiać komukolwiek zarzuty. A tak to właśnie wyglądało. Także od początku ta sprawa była oparta na bardzo wątłych dowodach. A przypomnijmy jeszcze, że Bogucki przy tej sprawie spędził 9 lat w więzieniu. Ze statusem szczególnie niebezpiecznego przestępcy. To się wiąże jakby ze szczególnymi obostrzeniami podczas przebywania w odosobnieniu. Cela z reguły jest to około powiedzmy 7 kroków długości. Szerokość celi to jest rozpiętość ramion. Ja rozmawiałem z Czesławem Kowalczykiem, który siedział 12 lat w więzieniu. To w jego przypadku na przykład on siedział 5 lat jako niebezpieczny i przez lat 2 bodajże nie widział w ogóle słońca. Także musimy sobie zdawać sprawę, co to jest za funkcjonowanie w tym momencie, jeżeli się jako szczególnie niebezpieczny przestępca. Druga sprawa. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się wolno porusza gdzieś tam, czy jest transportowany. To też jest przewożony na tak zwanego małysza. Czyli generalnie widzi tylko policjant podłogi zakładu karnego. Ręce są skute, podniesione do góry i takim lekkim tuchcikiem jest przewożony najpierw do konwoju, a później do sądu, gdzie się odbywają rozprawy. Także to jest 9 lat. No, ręce to jest bardzo długi czas i to pozostawia na pewno różne ślady w psychice takiego człowieka. Tylko miejmy świadomość, że tutaj Boguski nie jest sobą świętą, tak? Za inną sprawę ma wyrok prawomocny za strzelanie Kulikowskiego, także... Za zastrzelenie Pasztinga dodajmy, że cały czas odsiaduje wyrok 25 lat więzienia. On zapowiadał, że będzie się ubiegał o odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Ta kwota 260 tysięcy, ona nie jest też jakoś dramatycznie duża, bo przypomnę, że Kowalczyk zanim słyszał oskarżenie o zabójstwo, gdzie siedział 12 lat, dostał prawie 3 miliony. No dodajmy, że Boguski domagał się 9 milionów zadośćuczynienia. To pewnie, znaczy ta kwota też nie jest niska, ale też sąd miał pewnie świadomość tego, że jest to osoba, która jest przez
kierowcą, tak, zawodowym. Także, ale tutaj no, każdą sprawę jednostkowo trzeba rozpatrywać, to, bo na pewno trzeba wskazać i tutaj jest też istotna, jakby przy ocenianiu tego typu jakby odszkodowania czy zadośćuczynienia, to sąd ma pełne akta i jak to wyglądało i tak dalej. Chociaż dzisiaj sędzia mówił, że ten wyrok być może i tak spotka się z falą krytyki, natomiast sąd nie może ulegać presji. O tym mówił dziś sędzia Igor Tuleja. A jeśli chodzi o sprawę zabójstwa generała Marka Papały, czy to jest jedna z tych spraw, których rozwiązania być może się nie doczekamy? Znaczy ja mam takie wrażenie, że tutaj tak naprawdę najważniejsze przy każdej sprawie są te pierwsze godziny po zbrodni. To niezależnie, czy byłoby to przestępstwo jakiegoś mniejszego kalibru, czy zabójstwo, czyli największa zbrodnia, to tutaj zostało popełnionych tyle błędów na samym początku postępowania, że nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Niedługo będziemy mieli 20 lat od zbrodni, od zabójstwa Marka Papały. Nie wydaje mi się, żeby teraz nagle coś się zmieniło i udało się uzyskać jakieś nowe dowody, gdzie policja czy prokuratura wcześniej kilkukrotnie szła złym tropem, opierając się czy to właśnie na zeznaniach Zirejewskiego, czy jakieś gubiąc wątki, gdzie nie udało się na tym początkowym etapie bezpośrednio po zbrodni zabezpieczyć tak naprawdę najważniejszego materiału dowodowego, bo przecież przypomnę, że jak Państwo pamiętają, że na miejscu zbrodni od razu się pojawili politycy, praktycznie wszystkich opcji politycznych, głównie wtedy lewicy, którzy de facto no, zadeptywali też ślady tej historii. Gdzieś jest moim zdaniem sprawa w ogóle niedopuszczalna, że policja nie otoczyła terenu i dopuszczała polityków, którzy normalnie sobie przychodzili pod taśmami w miejscu, gdzie został zamordowany generał policji. No tak, przypomnijmy, to był rok 98, generał Marek Papała został zastrzelony w swoim samochodzie, przed swoim blokiem właściwie, przed blokiem, w którym mieszkał. No i jak pan wspomniał, śladów nie udało się zabezpieczyć, a w toku śledztwa pojawiło się kilkanaście teorii, było ich bodajże w sumie 11. No i się łączy z teorią taką, że za zabójstwo odpowiada żona Papały, gdzie przypomnę, że przecież w trumnie generała zamontowano podsłuchy, domniemując, że na przykład w tej takiej powiedzmy chwili pożegnania najbliższej sobie osoby coś powie do ucha zmarłego męża i aparatura podsłuchowa to nagra. Także znaczy mi się wydaje, że ta zbrodnia i jakby prawdziwi zleceniodawcy, osoby, które za to odpowiadają, nigdy nie doczeka się takiego pełnego wyjaśnienia. Co jakiś czas będą się być może pojawiały jakieś tam kolejne. Mi się szczerze mówiąc średnio chcę też wierzyć linię, którą idzie prokuratura z Łodzi, czyli że z Łodzi, który chciał ukraść samochód, zastrzelił Papałę. Fakt, że to były inne czasy, wtedy ludzie rzeczywiście chodzili z bronią na kradzieży. Tego rodzaju sytuacje były. Tylko że tutaj, w tym przypadku akurat tak to było, tutaj kluczowe jakby są te pierwsze godziny po zabójstwie Papały, gdzie już popełnionych tych błędów moim zdaniem nie uda się otworzyć, chyba że no po prostu osoba, która odpowiedzialna jest za to, by się przyznała, no ale to nie wierzmy, no bo to raczej się nie ziści. Pan mówi o pierwszych godzinach po dokonaniu zbrodni, tymczasem mija prawie 20 lat, w przyszłym roku mija 20 lat od zabójstwa generała Papały. Wspomniał pan o złodzieju samochodów, chodzi o Patyka? Tak. Chodzi o Patyka, na którym to jest głównym podejrzanym w tej sprawie, która jest prowadzona przez łódzką prokuraturę. Główny podejrzany, chociaż jak pan wspomniał, niczego właściwie już chyba w tym momencie w zasadzie udowodnić nie można. No on wcześniej był świadkiem w tej sprawie, także też widzimy jak tutaj powiedzmy prokuratura daje się trochę wodzić na nos. Mi się wydaje, że też tutaj znaczenie jakieś ma to, że powiedzmy ci świadkowie, którzy w tej sprawie występowali, występują w jakimś momencie swojego życia, byli też informatorami policji. I policja, mając... Zirejewski wiedział, że oskarżony o
sprawę studiu płatnych zabójców w Gdańsku, zeznając, obciążając Mazura, Słowika, Bogulskiego, Krzysia Tymrzyska. Policja mogła w tym momencie robić co chce. Sąd jakby trzymając się też tego, co on powiedział, złagodził mu karę, gdzie powinien dostać powiedzmy co najmniej 25 lat więzienia, wówczas 15. Także mogą też być, nie wiem w jakim zakresie powiedzmy prokuratura dostała odtajnione tajne materiały policji dotyczące informatorów policji w tej sprawie, bo to też może mieć kluczowe znaczenie w jakim stopniu, ale no, to na pewno nie wróci tych pierwszych godzin po morderstwie, które zostały w jakimś tam stopniu zaprzepaszczone i bezpowrotnie stracone, bo tego się nie uda już jakby w takim czasie. Pan wspomina o różnych postaciach ze świata polskiej mafii. Czy ten wątek również był brany pod uwagę? Znaczy tutaj był brany, jeżeli chodzi o papały wątek związany ze światem narkotykowym. Na też przez tą prokuraturę warszawską przy tym postępowaniu. Tylko jak wspomniałem, no, przy tego typu jakby zbrodniach te łańcuchy powiedzmy, mamy zabójcę, zleceniodawcę i jeżeli na tym początkowym etapie jest przerwany łańcuch, że powiedzmy, nie wiem, zleceniodawca zleca komuś kolejnemu, żeby zastrzelono mordercę rzeczywistego, no to mamy już przerwany łańcuch taki, który łączy te poszczególne osoby. I dlatego moim zdaniem nie wydaje mi się, żeby tą sprawę kiedykolwiek się jakby z taką stuprocentową pewnością dało rozwiązać i jasno orzec w postępowaniu sądowym czy tym wyroku końcowym, że tak, tu mamy osobę, która odpowiada za to zabójstwo. Przypomnę, że jeszcze powiedzmy prokuratura idzie zamkiem tym jakby złodzieja samochodowego bez łącznego zleceniodawcy, bo w tym momencie jakby nie ma tego zleceniodawcy. A na zakończenie jeszcze jedna sprawa. Czy pana zdaniem zawiodła przede wszystkim policja, czy policja i prokuratura? Znaczy moim zdaniem tu jest, wie pan, nie tylko chodzi o policję, prokuraturę. Te błędy były popełniane na tych kolejnych szczebelkach, takich powiedzmy drabiny tego śledztwa. I tu jakby jest jakaś wina po stronie zarówno policji, później prokuratury, no później sąd też orzekał, prawda, w tej sprawie. On został uniewinniony, także tutaj jakby sąd rodzaj te wątpliwości, ale często tego typu jakby sprawy często się wiążą z taką prozaiczną rzeczą, jak powiedzmy awans, jakaś nagroda finansowa dla policjanta, który rozwikła sprawę. I za takie drobne jakby przysługi, które tam ktoś zyskuje na tych różnych etapach śledztwa, czasami ważą o losach człowieka w gigantyczny sposób. No tutaj Bogulski jakby no nie był świętą osobą, prawda? To był przestępca. Ale powiedzmy, spotkałem się z kilkoma różnymi sprawami, gdzie gdyby ciut bardziej się skupiono jakby na takim przejrzeniu sprawy, spojrzeniu bardziej, nie wiem, z jakiegoś dystansu, bo to jakby tak naprawdę powiedzmy częstym błędem jest to, że osoby zaangażowane w śledztwo rzucają się jednym tropem, jak to tacy psy gończe, powiedzmy lecą tylko w jednym kierunku, a powinien ktoś jeszcze tam kawałek dalej, takie powiedzmy to stanowisko powinien pełnić prokurator, no tutaj nie wyszło to. Spojrzysz z tego z jakiegoś dystansu, że tutaj no nie w tą stronę jakby, no to nie jest konieczne, tak mi się wydaje. To jest takie spojrzenie, moim zdaniem jest jakby istotne przy każdej sprawie karnej, że trzeba trochę spojrzeć na te dokumenty, dowody, które się udało się zebrać z jakiegoś tam dystansu. A w tej sprawie to się nie do końca udało. Krzysztof Wójcik, dziennikarz śledczy, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Informacje dnia w skrócie. Minęła 15.30. Odbudowa przemysłu jest jednym z priorytetów rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, powiedziała premier Beata Szydło i od tych słów zaczniemy. Powiemy też o uproszczeniach w pakiecie onkologicznym zapowiadanych przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. W serwisie także o obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniu Świstaka. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia.
Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała, że w rządowym planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jednym z priorytetów jest odbudowa przemysłu. Taka deklaracja padła w Gorzowie, gdzie Beata Szydło wzięła udział w otwarciu nowego bloku parowo-gazowego w miejscowej elektrociepłowni. Szefowa rządu dodała, że odbudowa przemysłu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Beata Szydło mówiła, że jednym z elementów rozwoju gospodarki mają być nowoczesne technologie branży energetycznej. Premier dodała, że strategia niezależności energetycznej to jeden z priorytetów rządu. Chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasze własne źródła. I druga przesłanka, konkurencyjność i nowoczesność. To, co będzie sprawiało, że polska energetyka będzie oparta właśnie o nowoczesne technologie. Wiceminister energii Michał Kurtyka dodał, że rozwój nowoczesnych sieci ciepłowniczych pozwoli na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. W ostatnich tygodniach to jeden z problemów wielu miast. Będziemy w Ministerstwie Energii konsekwentnie wspierać rozwój sieci ciepłowniczych, jak również wspierać rozwój kogeneracji, ponieważ ta inwestycja opiera się zarówno o produkcję ciepła, jak i o produkcję energii elektrycznej. Nowy blok parowo-gazowy w elektrociepłowni Gorzów to najnowocześniejsza tego typu inwestycja w kraju. Z Gorzowa Kamil Chęgin. Wkrótce pakiet onkologiczny będzie uproszczony, zapowiedział to minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, która odbyła się w Warszawskim Centrum Onkologii. Zmiany pakietu onkologicznego są na etapie prac sejmowych. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że uproszczona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, tak zwana karta DILO. Mniej obciążające, mniej danych trzeba będzie wpisywać. Zmniejszamy różnego rodzaju wymagania. Na przykład lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie będą musieli się bać, że jak wystawiają za dużo tych kart DILO, to stracą uprawnienie do kwalifikowania pacjenta do onkologa. To jest zupełny absurd, który bije nie w lekarzy, tylko w pacjentów. I lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą mogli, tak jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wystawić taką kartę na podstawie podejrzenia onkologicznego. Minister zaznaczył, że zmiany zniosą bariery w dostępie chorych do pakietu onkologicznego. Było uznanie zasady, że tylko nowotwory złośliwe, takie, które dają przerzuty, kwalifikowały pacjentów do tego pakietu. My to zmieniamy w taki sposób, żeby również nowotwory o złośliwości tak zwanej miejscowej, takie, które nie dają przerzutów, ale także są nowotworami, które mogą bardzo potężnie zagrozić pacjentom, będą w tym pakiecie. No i wreszcie to nie karta DILO, tylko rozpoznanie będzie zapewniać szpitalowi, że leczenie zostanie zapłacone bez limitu. Pojutrze z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem największe ośrodki onkologiczne w kraju będą otwarte dla osób, które chcą skorzystać z porad specjalistów i badań profilaktycznych. Phil, najsłynniejszy świstak świata, zobaczył swój cień i w ten sposób zapowiedział jeszcze 6 tygodni zimy. 2 lutego w Stanach Zjednoczonych celebrowany jest popularny na całym świecie Dzień Świstaka. Pierwsze zapisy na temat tej amerykańskiej tradycji powstały w 1887 roku. Zwierzątko 102 razy wskazało na długą zimę, a tylko 18 na nadejście szybkiej wiosny. Ostatni raz 12 miesięcy temu. Wszystko jest oczywiście dobrą zabawą. Prognozy Phila sprawdzają się w około 50%. Legenda mówi, że jak świstak zobaczy swój cień i nie wróci do norki, to zapowiada to jeszcze 6 tygodni zimy. W przypadku pochmurnej pogody, jeżeli nie ujrzy swojego cienia, to oznacza to szybkie nadejście wiosny. Czeka nas jeszcze 6 tygodni zimy. Poinformowano zebranych po wyciągnięciu świstaka z norki. Ceremonia, na którą przyjeżdżają wielbiciele sympatycznego gryzonia z całego kraju i Kanady, na żywo obserwuje tłum ludzi. Odbywa się w stanie Pensylwania, niedaleko Pittsburgha. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prognoza pogody. Dziś w kraju przeważnie zachmurzenie całkowite, miejscami opady śniegu i deszcz ze śniegiem. Temperatura od -1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na zachodzie oraz do 5 stopni na południu. Wiatr dziś słaby, miejscami porywisty, południowy. Teraz to już wszystko. Kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 16. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
A tymczasem na zegarze 15:36. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W czwartek jest drugi dzień lutego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach, które zatrudniają więcej niż 9 osób w roku 2016 wynosiło ponad 4200 zł i było wyższe o prawie 4% niż przed rokiem. Tak podał w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. GUS podał także, że PKB za rok 2016 to 2,8. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Minimalne wynagrodzenie od tego roku również wyższe. Żyć nie umierać. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jeśli dane w dalszym ciągu będą tak pozytywne i optymistyczne, to NSZZ Solidarność i związkowi zabraknie tematów. Aż absolutnie nam nie zabraknie tematów, a są jeszcze bardzo istotne kwestie, które są cały czas przed nami. One są przede wszystkim w sferze ubezpieczeń społecznych. Ja chcę zwrócić uwagę na wieloletnie postulaty Związku Zawodowego dotyczące oskładkowania umów zlecenia w pełnej wysokości. Kwestia dotycząca składki przy umowie o dzieło. Mamy otwarty temat dyskusji, rozmowy z rządem na temat emerytur pomostowych, które są w tej chwili świadczeniem wygasającym, więc chociażby w tej sferze ubezpieczeń społecznych jest jeszcze bardzo dużo, mówiąc najprościej, do zrobienia. I oczywiście to nie jest jedyny obszar i tym równie istotnym obszarem, który jest bezpośrednio powiązany z tym, o czym Pan tutaj wspomniał wcześniej, że jest tak świetnie na rynku pracy, jest kwestia dotycząca tego, że musimy mieć świadomość, że wszelkie kolejne, dalsze obniżenie stopy bezrobocia będzie już coraz trudniej, że po prostu w coraz większym stopniu kwestia tego kwalifikacji, umiejętności, tego z jakimi pracownikami potencjalnymi mamy do czynienia, staje się coraz bardziej istotne. O wyzwaniach porozmawiamy za moment, teraz już zmieniam ton z frywolnego na dużo bardziej poważny. Zacznijmy jednak od tego, co wspomniałem, o czym wspomniałem na wstępie, czyli o tych pozytywnych danych. Jest nieźle? To znaczy, na pewno rynek staje się coraz większym stopniu rynkiem pracownika i to jest bardzo popularne w tej chwili sformułowanie i odmieniane przez wszystkie przypadki. To nie jest tylko figura retoryczna? Właśnie, ja się zastanawiam, na ile to jest figura retoryczna, bo pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o takiej kwestii, że polski rynek pracy jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, geograficznie i tak naprawdę zupełnie jest inna perspektywa miast dużych i miast średniej wielkości, a zupełnie inna jest perspektywa, tak się najczęściej to określa, właśnie Polski B czy Polski C, prawda, różnego rodzaju małych miasteczek, miejsc prowincji z ograniczoną liczbą miejsc pracy, z takimi bardzo niemalże monokulturami, prawda, że jest 1, 2, 3 zakłady, które tylko potencjalnie te nowe miejsca pracy mogą kreować. I tutaj oczywiście jest ta kwestia mobilności wewnętrznej, kwestia transportu, polityki mieszkaniowej. Ja bardzo wielokrotnie zwracałam uwagę, że tę naszą mobilność wewnętrzną Polaków musimy obserwować i analizować w świetle różnego rodzaju czynników. Dostęp do przedszkola, prawda, dostęp do transportu, dostęp do mieszkań na wynajem. I tak naprawdę te polityki wszystkie, nawet jeżeli się pojawią, no to one nie wprowadzą jakichś zmian z dnia na dzień. A więc tak naprawdę cały czas będziemy mieć jeszcze przez dłuższy okres czasu do czynienia z dużą dysproporcją taką przestrzenną. Więc to jest jakby pierwszy aspekt tego, że nie wszędzie jest rynek pracownika. A drugi aspekt, no będzie, też nie powiem tutaj niczego odkrywczego, ale to oczywiście ten zróżnicowanie, jeżeli chodzi o kapitał ludzki. Inaczej wygląda sytuacja rynek pracownika dla informatyka i może faktycznie trzeba było powiedzieć, że jest to już w tej chwili rynek pracownika dla osób z wykształceniem technicznym, znających języki, także dla osób, które mogą pracować w rozwijającym się sektorze usług związanych z księgowością, różnego rodzaju usługi, które są w tej chwili często outsourcowane, no powstają coraz większe centra różnego rodzaju usług, które także są świadczone dla podmiotów w ogóle zagranicznych, więc jest tam oczywiście potencjał tworzenia tych miejsc pracy, no ale znowu, no to jest powiązane w odniesieniu do osób, które mają określone kwalifikacje. No ale z drugiej strony od tego roku pensja minimalna wyższa 2000 zł, niezależnie od tego, czy mieszkamy w dużym mieście, czy w małej mieścinie. Jasne, wzrost płacy minimalnej jest przez Solidarność, to oczywiście nie będzie nic zaskakującego, oceniany pozytywnie. My tylko zwracamy uwagę. Tak, i to jest oczywiście kwestia do oddzielnej dyskusji dotyczącej tego, na ile rząd traktuje poważnie dialog społeczny, no ale to jest jakby zupełnie oddzielna płaszczyzna. Nie rozumiem, Państwo się martwią? Nie, nie martwimy się, ale nie jest to, na pewno się nie martwimy. Tak jak już powiedziałam, wzrost płacy minimalnej jest postrzegany w sposób pozytywny. Ja chcę jednak zwrócić uwagę, ale tutaj też oczywiście zaraz Pan powie, że Pani Minister Rafalska złożyła pewnego rodzaju zapewnienia, czy deklaracje, czy plany, że mamy cały czas do czynienia z ekstremalnie na tle innych państw w stosunku do minimalnej
minimalnego wynagrodzenia czy do jakiegoś innego czynnika, który bierzemy pod uwagę, niskie zasiłki dla osób bezrobotnych. A tak naprawdę to, na co musimy w tej chwili położyć, wydaje mi się, największy nacisk, to jest na rozwój różnego rodzaju form, nazwijmy to bezpiecznego tranzytu pomiędzy miejscami pracy, prawda? Czyli chodzi mi o to, że pewien model pracy w jednym miejscu przez bardzo wiele lat jest jednoznacznie trzeba ocenić modelem odchodzącym w przeszłość, modelem, który nie będzie tym modelem, który dominuje, a więc jeżeli nie ma pracy na całe życie, no to jest takie może aż banalne, no nie ma pracy na bardzo, bardzo długiej perspektywie czasu, tam dwóch, trzech miejsc pracy w ciągu całego kariery zawodowej, całej aktywności. A więc to, o co chodzi, to chodzi o to, żeby w jak najbardziej usprawnić proces przechodzenia od jednego pracodawcy do innego pracodawcy, czy okres, w którym pracownik także, który już wszedł na rynek pracy, musi podnieść swoje kwalifikacje, zmienić swoje umiejętności. I tutaj brakuje nam w Polsce cały czas mechanizmów, które ułatwiałyby te okresy właśnie takiego tranzytu pomiędzy pracą a pracą, pracą, podnoszeniem kwalifikacji, a kolejnym miejscem zatrudnienia. I to też oczywiście główny problem, jak popatrzymy na kształcenie ustawiczne, jest taki, że mamy o wiele niższe wskaźniki niż przeciętna w Unii, no to jest jakby jedna kwestia, ale także problem, który jest w każdym państwie, ale w Polsce jest wyjątkowo dotkliwy, że osoby o niskich kwalifikacjach, tak powiem na starcie, po wyjściu z systemu edukacji, później już właściwie w żaden sposób tych kwalifikacji nie podnoszą, prawda? Osoby, które z wyższym wykształceniem weszły na rynek pracy, no mają nieco wyższe wskaźniki, jeżeli chodzi o uczestnictwo w kształceniu ustawicznym. I tutaj olbrzymie działania są potrzebne i to nie chodzi mi naprawdę tylko o działania rozumiane jako wydatkowanie środków publicznych, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, bo ostatnie lata pokazują, że nawet przy zwiększeniu się wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwestie związane z kształceniem ustawicznym, a wskaźnik udziału obywateli w tym procesie niewiele wzrósł. Studzi Pani mój entuzjazm? Nie studzę entuzjazm, tylko zwracam uwagę, że naprawdę to jest troszeczkę bardziej wieloczynnikowe, wieloaspektowe. Jeśli chodzi o dane GUS-u za zeszły rok, przy nich jeszcze przez chwilę przynajmniej zostańmy. PKB na poziomie 2,8%. Niektórzy wierzyli, że będzie niższe, inni, że może będzie wyższe. Tymczasem wyszło jak wyszło. Dobrze czy źle? No wie pan, no tak jak pan to skomentował, no były też bardziej pesymistyczne prognozy. Były prognozy, że 2,6, no więc w tym sensie 2,8 wzrost PKB jest w porządku. No też nie powiem tutaj niczego zaskakującego, no kwestia inwestycji, czy one w przyszłym roku, obecnym roku, już mamy przykład, styczeń się kończy, czy one ruszą, kwestia inwestycji publicznych, ale przede wszystkim kwestia inwestycji sektora prywatnego. No tutaj mamy do czynienia z pewnym napędzeniem wzrostu PKB przez konsumpcję, która wynikała z programu 500+. Ten efekt będzie trwał, ale no nie możemy budować wyłącznie na tej bazie wzrostu produktu krajowego brutto. Więc niewątpliwie czekamy na działania pana premiera Morawieckiego, które, tak jak pani premier powiedziała, muszą być doskonałe i na taki właśnie doskonały projekt dla Polski oczekujemy. Jeszcze przez chwilę o procentach porozmawiamy. Bezrobocie niskie, tak niskie jak dawno już nie było, jednocyfrowe. Jeszcze możemy się cieszyć. Tak, możemy się cieszyć, tylko że teraz to, o czym musimy naprawdę troszeczkę zmienić swoją perspektywę myślenia, bo przy relatywnie wysokim bezrobociu, no to, do czego odwołujemy się w audycjach, w mediach, to jest ten właśnie wskaźnik bezrobocia. My zacznijmy na to patrzeć przez wskaźnik aktywności zawodowej, ile osób pracuje i to nam wtedy pokaże, że wzrost tego wskaźnika osób zatrudnionych będzie w tej chwili coraz trudniejszy ze względu na liczbę osób nieaktywnych zawodowo. I teraz ta znowu kwestia nieaktywności zawodowej, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, bo mamy tutaj bardzo wiele uwarunkowań. To są na przykład uwarunkowania związane z sytuacją starszych kobiet, które, jeżeli nie dopracujemy się w tym kraju systemowego, publicznego systemu opieki nad osobami starszymi, osobami przewlekle chorymi, w coraz większym stopniu będą musiały, ze względu na po prostu uwarunkowania rodzinne, społeczne, kulturowe, poświęcać swój czas, swoją energię opieką nad osobami właśnie starszymi, czy to będą rodzice, czy to będą teściowie, czy to będzie rodzeństwo, no wszystko jedno, osobami bliskimi. I ze względu na zmianę demograficzną, coraz bardziej już taką pukającą do drzwi kwestią naprawdę tutaj potrzebujemy szybkich rozwiązań, bo one też nie zadziałają natychmiast. To są właśnie kwestie dotyczące publicznych form, pewnych strukturalnych form, jeżeli chodzi o opiekę długoterminową nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, już nie w pełni sprawnymi ze względu na wiek. Więc chociażby to jest jeden obszar, który pokazuje nam, że zmniejszyć wskaźnik nieaktywności zawodowej jest, to nie jest taka prosta sprawa, prawda? Potem znowu można byłoby mówić o kwalifikacjach, więc tego
nie będę powtarzała. Znowu moglibyśmy mówić o tym kwestiach zróżnicowania przestrzennego, więc raczej oczywiście cieszmy się z niskiego poziomu bezrobocia. Cieszmy się, że tak jak tutaj pan minister Szwed zapowiada, bardzo takie kluczowe, no jakby dosyć fundamentalne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Tutaj na pewno jest duże pole do stworzenia pewnych mechanizmów, które by odpowiadały tym wyzwaniom, ale to nie będzie prosty proces. To na pewno nie, to będzie o wiele trudniejszy proces niż ten spadek bezrobocia, który obserwowaliśmy. Teraz stoimy przed taką, nie chcę powiedzieć ścianą, ale już przed takim procesem, gdzie obniżenie bezrobocia, obniżenie liczby osób nieaktywnych zawodowo, zwiększenie stopy zatrudnienia będzie coraz bardziej trudne. Tym bardziej, że już się pojawiają głosy, tyle że to z drugiej strony barykady, tak to nazwijmy, w uproszczeniu oczywiście, pracodawcy narzekają, że już zaczyna brakować rąk do pracy. Tak, tylko pracodawcy narzekają, że zaczyna brakować rąk do pracy. W porządku, tylko pracodawcy muszą się trochę przyzwyczaić do tego, co wynika z rynku pracownika. To znaczy? Czyli z jednej strony z tworzenia bardziej atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń, także chodzi mi o te różnego rodzaju czynniki, które nie są bezpośrednio czynnikami płacowymi, tylko stworzenie pewnych systemów motywacji do różnych systemów motywacyjnych. Szeroko pojęty klimat w pracy. Proszę na przykład spojrzeć, całkiem niedawno polskie media przebiegła informacja o skali zwolnień z pracy związanych z problemami psychicznymi, prawda? W tej chwili to już jest druga przyczyna, kiedy popatrzymy na dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście, że pewne większe nasilenie się procesów depresyjnych, ona nie tylko oczywiście wynika z klimatu w pracy, ona może być z jakąś zmianą społeczną związaną z różnymi procesami, ze zmianą w zakresie życia rodzinnego, to może być bardzo wiele czynników, ale niewątpliwie to, żeby w większym stopniu nauczyć się zarządzać stresem w pracy, to jest bardzo duże wyzwanie. Proszę popatrzeć na to, że cały czas strona związkowa podkreśla, że bardzo wielu pracodawców tego problemu, problemu mobbingu, problemu takiej przemocy werbalnej nie traktuje wystarczająco poważnie. I chodzi może jeszcze nie, bo tego się o tym właśnie mówię, że jeżeli brakuje nam pracowników, to też twórzmy taki klimat w pracy, który byłby bardziej atrakcyjny. Wracając do tego stresu, to zawsze podkreślam ten jeden czynnik, że musimy także zwracać uwagę na tą kwestię pewnego takiej przemocy werbalnej ze strony klienta, tak? To jest w sektorze usług szczególnie istotne. Nie jesteśmy, pracodawca w sektorze handlu wielkopowierzchniowego nie jest w stanie zmienić mentalności klientów, tak? Którzy wydzierają się na kasierkę, bo się skończył, trzeba zmienić po prostu paragon w drukarce. Ale możemy szkolić kasjerki, kasjerów, jak sobie radzić z tego typu presją, prawda? Więc na tym takim najprostszym przykładzie, oczywiście całe zarządzanie stresem, to się głównie sprowadza do działań szkoleniowych, do tego typu działań, ale one muszą być podejmowane. Inaczej po prostu będziemy tracić zbyt dużą liczbę godzin pracy właśnie ze względu na zwolnienia lekarskie, które są związane z różnego rodzaju problemami psychicznymi. Myśli pani, że te tłumy, bo to już są tłumy ludzi, które wyjechały z Polski po roku 2004, w roku 2005 wyjechały dlatego, że na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech lepiej zarządza się stresem? Wie pan co, to jasne, że warunki pracy w ten sposób rozumiane nie są tym motywem bezpośrednim. Wydaje mi się, że tutaj jest pewien pozytywny proces polegający na tym, że część osób wracających jest trochę przyzwyczajona do innego sposobu zarządzania pracownikami, współpracy z pracownikami, bo jednak bądźmy szczerzy, taka pewna polska mentalność folwarku, tak w socjologii określana, widzę, że się pan śmieje, ale jakby tutaj znamy to określenie wszyscy, prawda? My w Polsce mamy określone uwarunkowania, ze względu na przeszłość, na historię, na komunizm, mówiąc najprościej, mamy daleko idący w tej chwili taki szacunek do własności prywatnej. Tylko, że ten szacunek do własności prywatnej dosyć często się przekłada na takie spojrzenie, to jest jego, ten zakład pracy, to są jego ludzie, prawda? I on sobie, ten właściciel niemalże ludzi może sobie robić z nimi co chce, bo to jest jego, prawda? To jest ta święta własność. I właśnie takie spojrzenie na szczególnie w małych zakładach pracy i szczególnie w tej właśnie Polsce B, przekłada się na takie bardzo niecywilizowane warunki, jeżeli chodzi o traktowanie pracowników. I tutaj oczywiście można byłoby dawać dziesiątki przykładów i proszę sobie porozmawiać z osobami, które zrzeszają pracowników, czy w sektorze sprzątania, czy w sektorze usług ochroniarskich. Mówiąc najprościej, po prostu w sektorze usług, gdzie mamy do czynienia z osobami często o relatywnie niskich kwalifikacjach i niskiej po prostu pozycji na rynku pracy. I tutaj to zarządzanie tymi osobami często jednak opiera się
na takim bardzo, bardzo folwarcznej mentalności. Więc to się, ja mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniało i ze względu na brak pracowników, i ze względu na to, że też pewne no, te dobre wzorce no, były poznane, prawda, przez część osób, które zdecydują się na powrót do Polski po jakichś swoich doświadczeniach emigracyjnych. Z jednej strony nabożny szacunek dla własności prywatnej, cały czas jeszcze funkcjonujący w Polsce, z drugiej strony mam wrażenie, bardzo często brak szacunku dla zdrowych proporcji. No jasne, generalnie my mamy liczne problemy, no przecież proszę, kiedyś będzie bardzo nam miło, jeżeli zaproszą Państwo kogoś z działu rozwoju związku, żeby po prostu opowiedzieć o pewnych problemach, które są napotykane w procesie organizowania pracowników, dostępu do pracowników i takie założenie, że sam fakt zrzeszania się pracowników jest właśnie takim czymś zupełnie nienaturalnym, niepotrzebnym i tutaj najlepszym opiekunem, w cudzysłowie, pracownika może być tylko pracodawca. I dosyć często występuje w mentalności, szczególnie wśród no, przedstawicieli, powiedzmy, polskiego kapitału. No bo cały czas chyba jednak lubimy konflikt, niestety. Druga strona jako niekoniecznie przeciwnik, ale wróg. To chyba jeszcze niestety w głowach jasne, wielu Polaków. Jasne, no tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma czynnikami. No w ogóle kwestia zaufania w Polsce, prawda? Niskiego poziomu zaufania. Na to jest zupełnie debata odrębna. Kwestia dotycząca pewnych kwestii społecznych, tego, że no, te czynniki są ze sobą oczywiście powiązane. A ja bym na zakończenie jeszcze chciał wrócić do pieniędzy. Kiedyś Kazik śpiewał 12 groszy, a Państwo mówią teraz 13 zł. Tak, chciałam zwrócić uwagę na akcję NSZZ Solidarność, która jest związana oczywiście z wprowadzeniem płacy minimalnej dla osób na umowach zlecenia, dla osób samozatrudnionych. Jest to akcja polegająca na tym, że osoby, które tego wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto nie będą otrzymywały, są proszone o zgłoszenie się do związku i my dalsze działania związane z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, powiem w ten sposób, weźmiemy na siebie. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy takie osoby, które obawiają się bezpośredniego... Tak, my zainteresujemy Państwową Inspekcję Pracy, mamy umowę podpisaną z PIP-em co do wspólnego działania w zakresie tutaj przestrzegania tego właśnie nowego rozwiązania w zakresie płacy minimalnej dla osób na umowę zlecenia. No to więc proszę się takiemu przypadkowi, załóżmy, że zgłaszam się do Państwa, do NSZZ Solidarność i mówię, że w moim umowie nie pojawia się taki zapis, dostaję za godzinę mniej niż 13 zł. Co się dzieje później? No dalsze mamy działania kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że te przepisy obowiązują dosyć od niedawna, prawda, no weszły w życie 1 stycznia, więc nie do końca jeszcze wiemy, z jaką kreatywnością, negatywnie mówiąc, kreatywnością będziemy się spotykali po stronie zleceniodawców. Na przykład chodzi o tą kreatywność, o której no, też media nieraz pisały, że tą ustawę w ten sposób będzie można relatywnie łatwo obejść, czyli na przykład wypożyczanie sprzętu dla osób sprzątających, prawda, umowa jest na 13 zł za godzinę, ale należy wypożyczyć kubełek, ścierkę i mop, który ta osoba wykorzystuje do wykonywania tych działań, prawda? Więc tutaj różnego rodzaju czekamy na właśnie też zebranie doświadczeń, w jaki sposób będą próby obejścia tych zapisów. Raczej nie spodziewamy się tego, że to będzie po prostu wprost polegało na tym, że jak pan powiedział, w umowie będzie mniejsza kwota niż ta, którą ustawodawca wskazał, tylko że będzie to otoczone pewnymi zapisami, dodatkowymi zapisami, które będą powodowały, że de facto to wynagrodzenie minimalne nie trafi do kieszeni osób, której się należy. Państwo zapraszają do siebie także w przypadku, kiedy pojawia się drobny druk na umowie, czyli 13 zł widnieje wprawdzie w umowie. Ależ oczywiście, ale generalnie ta osoba ma wrażenie, że nie odczuła żadnej zmiany i wtedy już naszą rolą, naszych prawników, rolą prawników Państwowej Inspekcji Pracy jest stwierdzenie, na ile właśnie tam pojawiło się jakieś rozwiązanie, które ma na celu obejście tych zapisów. Oczywiście ta ustawa ma też swoje wyjątki i też może... Dla papieża nie była to Unia Europejska, która miała stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, ale miała być to Unia Narodów. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Jako ekspert od stosunków międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, bo zasiada pan w Komisji Spraw Zagranicznych, a migracja i obce kultury są tutaj bardzo powszechne, jeżeli chodzi o podnoszenie tego tematu na agendzie. Wiemy dobrze, że Ojciec Święty Jan Paweł II otwierał się na inne kultury. Pan redaktor wspomniał, że bardzo długo czasami się przygotowywał, aby poznać daną kulturę, jak wyjeżdżał na pielgrzymki. Jak pana zdaniem umiejętnie się otwierać właśnie na obce kultury w Unii Europejskiej? Oczami papieża Franciszka, bo też pan słuchał jego słów, i oczami Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozumiem, że to pytanie jest podszyte no, naj,
najważniejszą kwestią, która wybrzmiewa w Parlamencie Europejskim w Europie, czyli kwestią migracji, kwestią uchodźców. Otwarcie się na innych nie musi koniecznie oznaczać przyjęcie ich do domu, czyli zaproszenie, żeby na stałe mieszkali w naszym domu. Tu trzeba te kwestie dwie rozróżnić i sądzę, i tak też odbieram słowa papieża Franciszka, który nawołuje do tego, aby przyjmować uchodźców, prawdziwych uchodźców, którzy są w potrzebie, których życie jest zagrożone. Tym trzeba organizować byt, natomiast nie oznacza to otwarcie się na wszystkich, którzy ze względów ekonomicznych chcą przybyć do Europy, notabene postrzeganej w tej chwili, jak twierdzą niektórzy, luksusowy dom starców. Tak więc tu trzeba te dwie sprawy oddzielić, ale kwestia migracji jest najbardziej palącą. Przypomnę tylko, że wczoraj Parlament Europejski debatował nad decyzją nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zamknął granice dla obywateli 7 krajów. Których to obywatele są najbardziej podejrzani o terroryzm. To wywoła oburzenie w Unii Europejskiej, ale tutaj ludzie również buntują się, gdyż nie chcą przyjmować tych Eksperckie NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 16. Już za kilka minut informacje dnia. W Parlamencie Europejskim w kontekście dyskusji z politykami, ponieważ pan uczestniczył w wiadomość z ostatnich... A wiemy, że wielu obywateli Unii Europejskiej dyskutuje również tam na temat wizji Europy narodów.